Szanowni Państwo, chciałbym powitać autorów nowej monografii zatytułowanej System zintegrowanego planowania rozwoju w warunkach polskich, założenia, zasady kierunkowe, koncepcje, pana profesora Tadeusza Markowskiego oraz pana profesora Dominika Drzazgę. Panowie profesorowie reprezentują Uniwersytet Łódzki, są uznanymi autorami zajmującymi się zarówno planowaniem rozwoju, jak też różnorakimi problemami z zakresu planowania przestrzennego. Najnowsza monografia wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego znacząco rozwija poszczególne zagadnienia związane z tym tematem, także warto zaprezentować najważniejsze z nich. Na początku chciałbym zaprosić pana profesora Markowskiego o wskazanie, czym jest zintegrowane planowanie rozwoju, dlaczego, w jakim celu powinniśmy nim się zajmować. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że mogę zaprezentować nasze wspólne dzieło, które jest, prawdę mówiąc, rezultatem prac podjętych również w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, gdzie przez wiele lat próbowaliśmy właśnie łączyć planowanie rozwoju, rozumiane jako wspieranie procesów społeczno-gospodarczych, z planowaniem przestrzennym. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju głównie kładł ten akcent na sprawę zagospodarowania przestrzeni. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że planowanie zintegrowane właściwie ma swoje głębokie osadzenie w gospodarowaniu przestrzenią, w planowaniu przestrzennym. Od zarania dziejów, jak urbaniści zaczęli zajmować się planowaniem regulacyjnym, no musieli odpowiedzieć na podstawowe pytania związane z przyszłością działań społecznych i gospodarczych. Wobec tego decyzje związane z zagospodarowaniem przestrzennym nie mogły być tylko wizją jakichś obiektów, jakiejś estetyzacji, kubatur, ale również odpowiedzią pod inwestorów, którzy są motywowani różnego rodzaju siłami rynkowymi, procesami społecznymi i gospodarczymi. A więc te podstawy tam się z natury rodziły. O potrzebie zintegrowanego planowania rozwoju jako podstawy polityk publicznych mówiono już na początku lat 50. Koncepcje były szeroko rozwijane, głównie w takich krajach, gdzie ta pragmatyka planowania publicznego była dość silnie rozwijana, a więc Holandia, Francja. I potem lansowaliśmy tą potrzebę w Polsce przez wiele lat w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publikacja ukazuje się w tej chwili, kiedy mamy już ustawę o polityce rozwoju, która niejako formalizuje zręby planowania zintegrowanego. I my możemy tutaj dyskutować, czy to nas satysfakcjonuje, czy nie, ale postanowiliśmy ten dorobek, w jakim dysponujemy, zajmowaliśmy się zbierając różnego rodzaju opinie i doświadczenia krajowe, zagraniczne, doświadczenia eksperckie, opublikować, ponieważ jesteśmy osobami, które nie są zadowolone z tego stanu formalno-prawnego, jaki się w naszych warunkach pojawił. A więc ta książka jest swego rodzaju konceptualizacją różnorodnej problematyki związanych z podejściem zintegrowanym do planowania rozwoju, pokazuje pewne dysfunkcje obecnego systemu i postuluje pewien model, który wynika ze specyficznych cech niedoskonałości funkcjonowania systemów społecznych i gospodarczych. No, warto jeszcze również podkreślić, że książka jest wydawana w tym czasie, kiedy mocno akcentujemy sprawę rozwoju zrównoważonego, rozwoju związanego z zachowaniem procesów rozwoju adekwatnych do wyzwań związanych ze zmianami klimatu, wyzwaniami przyrodniczymi. I to jest chyba główna podstawa, żeby mówiąc o zintegrowanym planowaniu rozwoju, patrzeć na procesy rozwoju w sposób holistyczny, a więc z uwzględnieniem wszystkich elementów gospodarczych, społecznych, środowiskowo-przestrzennym, szukania pewnego wyważenia, dbania o wartości o najważniejszym znaczeniu i ważnym dla długiej perspektywy trwania. Wokół tego jest zbudowana koncepcja
naszej książki. Nie jest to, bym powiedział, podręcznik, który możemy wziąć, zastosować do obecnego systemu regulacji, ale pokazujemy szereg elementów nowatorskich, ważnych, które powinny wskazywać drogę i ścieżkę do modyfikowania naszego systemu planowania zintegrowanego. Głównie tutaj mówimy o planowaniu z poziomu lokalnego, z poziomu wojewódzkiego. No oczywiście jest też również miejsce na spojrzenie dotyczące planowania na poziomie najwyższym, na poziomie krajowym. Dziękuję bardzo. W książce zawarta jest również koncepcja zintegrowanego planowania rozwoju. Ta koncepcja była zresztą opracowywana przez wiele lat też w ramach prac wspomnianego przez pana profesora Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Miałbym w związku z powyższym prośbę do pana profesora Dominika Drzazgi o wskazanie wybranych najważniejszych zdaniem pana profesora elementów tej koncepcji i opisanie tego, jak są one odzwierciedlone w monografii. Dzień dobry Państwu, dziękuję również za zaproszenie do tej rozmowy. Warto tutaj może zwrócić uwagę jeszcze, mówiąc o pewnych elementach i o nowatorstwie tego podejścia, że bolączką, która przez wiele lat była wskazywana w dyskusjach na temat systemu planowania, na temat skuteczności systemu planowania przestrzennego, planowania rozwoju, było to, że właściwie dla zagospodarowania przestrzeni podstawowe znaczenie miały instrumenty, którymi dysponowały i dysponują nadal gminy. Natomiast wielokrotnie w toku różnych dyskusji, konferencji, ale też rozmów z praktykami wybrzmiewała potrzeba wprowadzenia pewnych elementów regulacyjnych planowania także na poziomie planowania ponadlokalnego, czyli w skali regionu, w skali kraju. I ten wymiar regulacyjny bardzo mocno wydaje nam się w tej monografii wybrzmiał, to znaczy pokazujemy planowanie przestrzenne, planowanie rozwoju nie tylko w tym jego takim wymiarze prakseologicznym, nie tylko jako pewnego rodzaju narzędzie sprawnego działania, ale także zwracamy uwagę na to, że jeżeli chcemy właśnie odpowiadać na te wyzwania związane z ochroną pewnych szczególnie cennych zasobów w długiej perspektywie trwania, to ważne jest zastosowanie w systemie planowania rozwoju pewnych elementów regulacyjnych. Więc one się pojawiają nie tylko one pojawiają się jako postulat na poziomie planowania krajowego i regionalnego, a nie tylko tak jak do tej pory w planowaniu lokalnym. Zaczynając może trochę od dołu, jeśli tak można powiedzieć, czyli od planowania lokalnego, w naszej koncepcji jakby zwracamy uwagę na to przede wszystkim, że dotychczasowa praktyka, która zmieniła się nieco po ostatniej reformie wdrożonej we wrześniu 2023 roku, była taka, że właściwie wszystkie gminy w Polsce, około 2,5 tysiąca jednostek, niezależnie od tego, małe czy duże, wiejskie czy miejskie, o dowolnym charakterze dysponowały takimi samymi instrumentami. Studium jako rodzaj planu bardziej generalnego i plan miejscowy plus pewne instrumenty takie jak umowa urbanistyczna czy miejscowe plany rewitalizacji, które w praktyce nie miały większego zastosowania. I widać było wyraźnie, że istnieje potrzeba większego zróżnicowania instrumentów. Jednym z takich istotniejszych postulatów, które zaformułujemy w książce, to jest zwiększenie tej różnorodności typów instrumentów gospodarki przestrzennej, nie tylko planów tak naprawdę, które są dostępne, które mogłyby być potencjalnie dostępne dla samorządów. I to jest na przykład postulat wprowadzenia poza planami, takimi miejscowymi, które my trochę tam inaczej nadajemy troszeczkę inną nazwę, ale istota pozostaje ta sama. Postulujemy także wprowadzenie przepisów obszarowych, standardów urbanistycznych, standardów zagospodarowania przestrzennego, które miałyby być zgodnie z tym naszym postulatem instrumentem regulacyjnym, ale nie planem, do stosowania w tych miejscach, gdzie nie jest konieczne opracowanie planu, a więc pracochłonnego, czasochłonnego instrumentu, tylko można porządkować pewne elementy zagospodarowania przestrzennego, na przykład estetykę, przy pomocy standardów. Również bardzo wyraźnie widoczna jest potrzeba i artykułowana od wielu lat, to też do pewnego stopnia znalazło wyraz w ostatniej reformie systemu planowania przestrzennego,
posiadania w systemie planowania przestrzennego takich instrumentów, które by dawały możliwość negocjowania warunków zagospodarowania przez samorząd lokalny i przez inwestorów, a więc postulujemy wprowadzenie projektów urbanistycznych jako takich narzędzi planistycznych, w wyniku których sposób zagospodarowania przestrzennego jest określany przez władze lokalne. Co może najistotniejsze, to w ogóle kwestia przyjęcia takiego założenia, i to jest kwestia pewnej logiki w ogóle myślenia o sposobie kształtowania przestrzeni, to zakładamy, że przestrzeń może być zagospodarowana w taki sposób, w jaki jest użytkowana, a więc postulujemy w tym naszym opracowaniu, żeby zmiany zagospodarowania przestrzeni tak naprawdę wynikały ze wskazań, które zawarte są w zintegrowanej strategii rozwoju gminy, strategii na poziomie lokalnym, a następnie na jej podstawie dopiero były opracowywane zmiany tego istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego albo w postaci planów zagospodarowania różnych typów, bardziej konserwatorskich, bardziej regulacyjnych, w uproszczonej procedurze, na przykład dla gmin wiejskich, bądź w pełnej procedurze dla gmin o bardziej intensywnych procesach użytkowania przestrzeni przy pomocy standardów, przy pomocy właśnie tych instrumentów, które są związane z tworzeniem wspólnym przez samorząd i inwestora projektów. A więc jakby podstawowym założeniem tak naprawdę jest opracowanie takich lokalnych warunków użytkowania gruntów, które byłyby wynikiem pewnej ewidencji sposobu zagospodarowania przestrzeni i założenie, że dozwolony jest sposób zagospodarowania taki, jak istnieje, natomiast każda zmiana wymaga pewnej interwencji, natomiast sposób tej interwencji zależny jest od tego, z jaką gminą, z jakim charakterem mamy do czynienia. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Zarówno z wypowiedzi pana profesora, jak też z samej monografii wynika, że wskazane problemy z jednej strony mają istotny wymiar naukowy, ale też bardzo mocno przekładają się na sferę praktyczną, sferę różnych poziomów władz publicznych, które chociażby w związku z reformami planowania przestrzennego czy wcześniejszymi muszą zmierzyć się z integracją planowania rozwoju, opracowaniem relacji między strategicznym a regulacyjnym planowaniem, no, doprecyzowania kwestii interesu publicznego w planowaniu przestrzennym czy zagadnienia elastyczności planowania. Na te i inne zagadnienia w monografii bardzo mocno zwraca się uwagę. Miałbym w związku z powyższym prośbę do pana profesora Markowskiego o wskazanie, jakie ewentualne powinny być dalsze kierunki badań, rozważań, również w oparciu o państwa monografię dotyczącą zintegrowanego planowania rozwoju. No, dziękuję bardzo za te pytania. No bo pierwsze chciałem podkreślić jedną rzecz. Jak budujemy model zintegrowanego planowania rozwoju w praktyce, to nadal ustawodawca rozdzielony w dwóch ministerstwach, prawda, jedno, które zajmuje się użytkowaniem środków finansowych na promowanie rozwoju, a drugie od infrastruktury i planowania przestrzennego, niejako dysponują dwoma, czy proponują dwa systemy planistyczne. Ma być strategia rozwoju, ma być jakoś powiązana z planami ogólnymi, no ale mamy nadal utrzymaną swoistą dychotomię. No, istota zintegrowanego planowania zakłada oczywiście, że powinniśmy na to patrzeć w sposób całościowy. I to jest wyzwanie, żeby ten model planowania zintegrowanego dokończyć, żeby te relacje, to co ustalamy w strategii długofalowej, no, wpływało na sposoby zagospodarowania przestrzennego, niezależnie od tego, że mamy plany ogólne i plany miejscowe. W tej chwili może się okazać, to już postrzegamy też i wskazujemy w naszej publikacji, że jeżeli pokryjemy całą Polskę planami ogólnymi, może się okazać, że utrzymujemy nadmiar terenów pod zabudowę, bo tworzymy przepisy prawa miejscowego i walcząc z chaosem przestrzennym, który był podstawą wprowadzenia tego nowego systemu, utrzymamy skalę
odrealniania na gigantycznym poziomie. Pan profesor Dominik Drzazga wspominał bardzo mocno o pewnej zasadzie kontynuacji funkcji. Gdy my przyjmujemy w naszym rozumowaniu takie założenie, że kontynuacja funkcji wynika z tego, że każda część przestrzeni w Polsce ma swój status prawny, a wobec tego zmiana tego statusu wynikać powinna z prawa lokalnego, przepisu prawa lokalnego. Ilość zmian tych terenów pod nowe funkcje powinna wynikać ze strategii rozwoju, a nie trzeba przewidywać od razu i pokrywać planami wszystkich obszarów gmin. Więc to jest inne jak gdyby podejście. Nie musimy mieć powszechnego pokrycia planami. W całej Polsce mamy pokrycie i przeznaczać tereny podzabudowe. Może się przecież okazać, że w pewnych gminach tego rozwoju nie będzie. Wobec tego po co pokrywać całą gminę planami ogólnymi, w których mamy tereny rolnicze, tereny ochronne. One są chronione powszechnymi przepisami. Ta koncepcja nie jest specjalnie dobrze przyjęta przez reformatorów systemu planowania, ale wydaje mi się, że to jest podstawowe wyzwanie i badawcze, czy ta koncepcja przyjmowania, że mamy kontynuację funkcji i ta funkcja kontynuowana, ona jednoznacznie chroni tereny przed zabudową, a każde przeznaczenie terenu pod zabudowę jest wynikiem decyzji planistycznej, a nie WZ-ki. Więc nie będę tej kwestii szczegółowo rozwijał, no, bo troszkę na to nie mamy czasu, ale warto myślę, że tej kwestii poświęcić w przyszłości więcej uwagi. Pan profesor Nowak wspomniał jeszcze o ważnej kwestii związanej z interesem publicznym. No to jest bardzo poważne wyzwanie. A tu mamy jeszcze w naszych warunkach niedoprecyzowane pojęcia i koncepcje. Wprowadzona została w tej chwili tak zwana struktura funkcjonalno-przestrzenna poszczególnych jednostek, która powinna być ujęta w strategii rozwoju, no, ale ona od razu podkreśla, że mówimy o jakiejś wartości, którą musimy zdefiniować w ramach strategii, podkreślić tą specyfikę, czym jest ta struktura funkcjonalno-przestrzenna. I staramy się pokazać, że jeżeli zdefiniujemy strukturę funkcjonalno-przestrzenną, to ona powinna uwzględniać współczesne wymagania związane z wartością również środowiska, długą perspektywą trwania. No, powinna mieć silne, mocne uzasadnienia, które dają podstawę obrony tej wartości lub jej kształtowania jako struktury docelowej. Więc ona powinna stać się pewnym zobrazowaniem wspólnotowej wartości publicznej, do której możemy odnosić nasze regulacyjne. No bo ktoś może postawić zarzut, dlaczego jednemu wolno się rozwijać, drugiemu ograniczamy jego prawa i wolności. I na tej podstawie ustawodawca lokalny miałby oczywiście rozsądne argumenty. Więc zdefiniowanie wartości publicznych na poziomie lokalnym, wojewódzkim jest szalenie istotne, bo nie załatwi tego sprawa ustawy o gospodarce nieruchomościami. Kolejna rzecz, to pan profesor wspomniał o elastyczności planowania. Więc jak ją rozumieć, też podejmujemy to zagadnienie, bo żeby nie było, nie myliła się elastyczność z ogólnością czy ogólnikowością. Procesy rozwoju gospodarczego są tak złożone, że właściwie trudno jest zaplanować zagospodarowanie terenu w sposób szczegółowy, detaliczny, zgodnie z wyobrażeniem najlepszego architekta. Trzeba tworzyć warunki, one są niepewne. W pewnym czasie może przyjść rozwój. Może się okazać, że zmienia się trajektoria rozwoju. COVID pokazał, jak diametrycznie zmieniły się w ogóle procesy rozwoju. Wiele funkcji zostało wypartych. Technologie cyfryzacji zmieniają w ogóle trajektorię rozwoju. Wobec tego elastyczne planowanie polega na tym, aby chronić te wartości, które są najważniejsze w długiej perspektywie trwania, i tak budować system struktury funkcjonalno-przestrzennej, która ten rozwój będzie
w długiej perspektywie napędzała. A więc wtedy mówimy o mniej detalicznym procesie planowania i stąd uwzględnienie w procesach rozwoju gospodarczego właśnie tego strategicznego myślenia, które koncentruje się na aspektach społecznych, przyrodniczych, gospodarczych, no umożliwia współpracę urbanistów ze specjalistami, którzy mają inny nieco punkt widzenia. Jednym słowem, jeśli mówimy o zintegrowanym planowaniu rozwoju i ten model ma dominacji ze względu na potrzeby naszego cywilizowanego świata, my musimy mieć również inną grupę specjalistów, specjalistów od planowania rozwoju, którzy rozumieją całą złożoność tego zjawiska. Do tego jeszcze można dołożyć oczywiście co? No, zintegrowane systemy energetyczne, które powodują, że inaczej będziemy patrzeć na zagospodarowanie przestrzenne, na zagadnienia entropii związanych z gospodarowaniem, budowanie innych struktur przestrzennych, które inaczej będą wpływały na zagadnienia generacji również energii elektrycznej. Także to są takie koncepty, które dają podstawę do dalszych badań w zakresie planowania przestrzennego, na przykład w zakresie urbanistyki, powiedział, konserwującej energię albo sprzyjającej zdecentralizowanym systemom energetycznym. Dziękuję bardzo panu profesorowi za bardzo ciekawą refleksję. Można również wskazać, że jeżeli patrzymy na wartości w planowaniu przestrzennym, chociażby wspomniany interes publiczny, no to z perspektywy choćby władz publicznych, ambitnych, różnych szczebli, pojawia się problem, bo jeżeli prześledzimy, jak interes publiczny jest ujmowany z perspektywy typowo formalno-prawnej, interes publiczny w planowaniu przestrzennym, no to albo w formie ogólników, które tak naprawdę do niczego się nie sprowadzają, albo też w formie konkretnych ocen dotyczących incydentalnych stanów faktycznych. Także wspomniana propozycja dotycząca struktury funkcjonalno-przestrzennej, ale również inne refleksje, chociażby dotyczące elastyczności planowania, czy patrząc szerzej całego zintegrowanego planowania rozwoju, w moim przekonaniu są niezwykle ważne, zarówno dla ambitnych przedstawicieli władz lokalnych, regionalnych, centralnych, jak też dla sfery naukowej. Dlatego jeszcze raz chciałbym serdecznie zarekomendować monografię System Zintegrowanego Planowania Rozwoju w Warunkach Polskich. Monografia, przypominam, jest wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Jestem przekonany, że wszyscy czytelnicy z zainteresowaniem odnajdą ważne dla siebie zagadnienia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.